Witam Was serdecznie. Tak jak Wam pisałam, ćwiczenie jest bardzo proste. Możecie je sobie wykonywać codziennie, nawet kilka razy dziennie. Możecie sobie kontemplować jedną cechę, dwie, trzy. Czas wykonywania tego ćwiczenia też prawdopodobnie będzie się zmieniał. Ja zauważyłam u siebie, że im bardziej jakąś cechę mam rozwiniętą, jest ona bardziej we mnie rozwinięta, bardziej ugruntowana, no to wtedy dużo łatwiej jest mi ją kontemplować, dużo łatwiej jest mi się koncentrować na niej, no i tym samym potrafię to wykonywać dużo dłużej, tak? Jeżeli jest jakaś cecha, która jeszcze nie jest we mnie ugruntowana, jest słabo rozwinięta, no to wtedy minutka, dwie i po prostu podświadomość gdzieś tam zaczyna mi uciekać, zaczynam się robić rozkojarzona, no i wtedy zostawiam i wracam sobie do tego gdzieś tam za jakiś czas. No więc tak, pokontemplujemy sobie miłość na sercu, więc połóżcie sobie dawczą rękę na serce. Dawczą, czyli praworęczni kładą prawą, leworęczni odwrotnie. Kładziemy sobie dawczą rękę na sercu, można sobie zamknąć oczy, żeby łatwiej było się skoncentrować na sobie. I zaczynamy oddychać. Zaczynamy oddychać i na wydechu powtarzamy sobie miłość. 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 No właśnie. I tak to wygląda. Później możecie na przykład położyć sobie rękę na gardle i tutaj sobie kontemplować otwartość, czyli otwartość na miłość. Tak naprawdę możecie sobie też kontemplować całe afirmacje, na przykład zasługuję na miłość, czy kocham siebie, zasługuję, żeby być chciana, kochana, doceniana. Chodzi o to, żeby nauczyć się koncentrować na uczuciach, tak? Może też być tak, że będziecie kontemplowali jakąś cechę i tak jak właśnie pisałam, że zupełnie nie będziecie jej czuć, ale tym się nie zrażajcie, bo to uczucie prędzej czy później się pojawi, tak? Prędzej czy później przyjdzie. Jeżeli długo się nie pojawia, to warto gdzieś tam przyjrzeć się temu jeszcze głębiej, jakie mamy skojarzenia związane z tą cechą, jak na przykład tutaj z miłością. Poafirmować sobie też troszeczkę właśnie, że miłość to jest przyjemne uczucie, to jest takie spokojne uczucie, błogie uczucie w sercu, tak? Żeby podświadomość nabrała pozytywnych skojarzeń i wtedy też łatwiej się będzie do tej jakości energii gdzieś tam dostrajać. Może też być tak, że w trakcie wykonywania tego ćwiczenia podświadomość zacznie Wam podpowiadać jakby jakieś swoje własne negatywne wyobrażenia, na przykład właśnie, że miłość to jest cierpienie, że miłość to jest, nie wiem, tęsknota, odrzucenie, albo możecie poczuć ból w sercu, tak? No to znaczy, że podświadomość w tym momencie właśnie wyrzuca ze swojej przestrzeni swoje własne skojarzenia. Ale to ćwiczenie w jakiś sposób też oczyszcza nasze czakry, więc w miarę praktyki też to nasze serce tutaj się będzie oczyszczało, no bo coraz bardziej będziemy się potrafili dostrajać właśnie do tych uczuć, czyli do pierwotnej jakości, do pierwotnej wibracji danej cechy. Także ja Was bardzo zachęcam. Dla mnie jest to jedna z moich ulubionych, w zasadzie codziennych praktyk duchowych. Także może stanie się i taka dla Was, ale tak czy siak faktycznie naprawdę warto to robić. Wszystkiego dobrego i powodzenia.